Środa, 10 marca, informacje Kultura Sport, Witold Schulz, witam Państwa bardzo gorąco. Dziś odbyła się 11. sesja Rady Miasta Pabianic. Ponieważ obrady trwały jeszcze w czasie, kiedy montowaliśmy dzisiejsze wiadomości, relacje z sesji przekażemy w jutrzejszym wydaniu IKS-u. Natomiast na retransmisję obszernych fragmentów zapraszamy już dzisiaj do naszego programu. Początek o godzinie 20.15. A teraz już bieżący serwis. Dobiega końca drugi etap renowacji i zagospodarowania zieleni w Parku Wolności. Przypomnijmy, we wrześniu 1996 roku profesor Józef Kurowski opracował ekspertyzę dotyczącą oceny stanu Parku Wolności oraz określenie kierunków niezbędnych działań dla utrzymania zieleni we właściwym stanie. W oparciu o wnioski wynikające z powyższej ekspertyzy, Wydział Eksploatacji Miasta i Rolnictwa wydał pozwolenie na opracowanie projektu zagospodarowania zieleni w parku. Pracą tę zajęli się profesor Józef Kurowski i magister Jerzy Piątkowski. Zakres prac obejmował m.in. cięcia sanitarne polegające na wycięciu suchych drzew oraz nacięciach rozrzedzających. Pierwszy etap miał charakter wstępny. Osiągnięte efekty ekologiczne to likwidacja źródeł infekcji dla pozostałych drzew dotychczas zdrowych poprzez usuwanie drzew chorych bądź suchych. Poprawa warunków wzrostu i rozwoju drzew polegała także na wykonaniu wspomnianych wcześniej cięć rozrzedzających. Miały one też za zadanie odsłonięcie najcenniejszych okazów i dobrze rozwijających się odnowień. Usuwanie starych, suchych drzew miało również na celu zlikwidowanie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. 15 listopada ubiegłego roku rozpoczął się drugi etap prac renowacyjnych. Polega on na rewaloryzacyjnych cięciach sanitarnych, pielęgnacyjnych i przerzedzających, wykonanych na 411 sztukach oznaczonych drzew. Projekt opracowany przez profesora Kurowskiego przewiduje harmonogram prac do 2004 roku. W późniejszym terminie przewidziane są m.in. nasadzanie nowych drzew, odtwarzanie zbiorników wodnych, ich właściwe zagospodarowanie oraz renowacja ścieżek. Oczywiście to wszystko przyczyni się do systematycznego odtworzenia drzewostanu w naszym parku. Poprawa stanu zdrowotnego drzew jest istotnym efektem ekologicznym. Wpływa korzystnie na lokalny mikroklimat, sprzyja wypoczynkowi spacerowiczom. Ponadto zapewnia utrzymanie odpowiednich warunków dla żyjących tu zwierząt, zwłaszcza ptaków i naturalnej populacji wiewiórki. Jak będzie wyglądała popularna strzelnica, zależy jednak w dużej mierze od nas samych. Pabianiński Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z zatwierdzoną ustawą budżetową przekazuje za naszym pośrednictwem kilka informacji. Na podstawie ustawy obowiązkowa składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne na rok 1999. Spółki cywilne obowiązane są do rozliczania miesiąca w następujący sposób. Współwłaściciele składają deklarację rozliczeniową oraz dokonują przelewów należności z tytułu składek osobno na każdego wspólnika. W przypadku zatrudnienia przez spółkę pracowników należy złożyć dodatkową deklarację i dokonać przelewów należności składek za pracowników na osobnych przelewach. Płatnicy zwolnieni z obowiązku comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych na przelewach w polu numer deklaracji wpisują 00, jeżeli deklaracja w danym miesiącu nie jest składana. Wpłaty dotyczące zaległości za okres do 31 grudnia 1998 roku należy wpłacać na blankietach przelewu na konto. Nie należy jednak korzystać z nowych blankietów na rok 1999 oraz starych książeczek ZUS. Bliższych informacji udziela Inspektorat Pabianice pod numerem telefonu 215 92 56 w godzinach urzędowania. Wraz z wiosną rozpoczynają się prace porządkowe w ogródkach i na działkach. Związane jest z tym również wypalanie suchych traw. Niekontrolowane wypalanie może spowodować groźne w skutkach pożary. No niesie to są takie zagrożenia, że pod takiego niekontrolowanego wypalania traw może powstać pożar, bądź to zabudowań. Były też wypadki, gdzie ludzie wypalający trawy, czy powiedzmy jakieś pozostałości po jakichś uprawach ponieśli śmierć przy tego typu praktykach. Także tutaj chciałbym apelować o rozsądek i rozwagę wszystkich tych, którzy będą chcieli ewentualnie takie praktyki uskuteczniać, aby no, nie robili tego nagminnie, na dużą skalę, po prostu żeby wykazywali się tutaj rozsądkiem i rozwagą. Poza tym
Jeżeli ktoś wypala trawę, powinien sobie zdawać sprawę z tego też, że w przypadku rozwoju tego pożaru będą zaangażowane do zwalczania tego zdarzenia siły straży pożarnej i w wypadku prawdziwego zagrożenia, gdzie ludzie naprawdę będą potrzebowali pomocy, automatycznie wydłuża się czas dojazdu i może po prostu dojść wtedy do tragedii, że samochód zanim dojedzie faktycznie tam, gdzie jest potrzebny, to ktoś może stracić życie, w najlepszym wypadku ewentualnie poniesie jakiś uszczerbek na zdrowiu. W przypadku udowodnienia podpalania traw, w wyniku którego doszło do zagrożenia życia, wobec podpalacza będą wyciągnięte konsekwencje karne. Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Pabianicach wzbogaciła się o nowy samochód bojowy. Został on zakupiony ze środków centralnych i przekazany Komendzie Wojewódzkiej, a następnie decyzją Komendanta Wojewódzkiego skierowany do Pabianic. Jak nas poinformował komendant Henryk Banasiak, trwają przygotowania do rozpoczęcia eksploatacji samochodu. Jest to wóz bojowy o podwoziu Mercedesa i karoserii Jelcza. Wyposażony został w pompę wysokiego ciśnienia oraz 40-metrowy wąż szybkiego natarcia. Niestety skierowany do Pabianic samochód stanowi wymianę, na podstawie której pabianicka komenda została zobowiązana do przekazania Ośrodkowi Szkolenia Pożarniczego w Łodzi jednego ze swoich wozów bojowych. Wymiana ta jest dla naszej straży pozytywnym przedsięwzięciem, gdyż oddany samochód wysłużył w naszym mieście już 10 lat. W dalszym ciągu trwają zgłoszenia do konkursu zorganizowanego przez Urząd Miasta Pabianic i Miejski Ośrodek Kultury na najładniejszą wielkanocną witrynę sklepową. Na jakim etapie jest w tej chwili konkurs witryna? W tej chwili mamy jeszcze przeszło 2 tygodnie czasu na składanie kandydatur sklepów wytypowanych do tego konkursu. Zbieramy propozycje, które przypominam, że kupony dotyczące tych propozycji drukowane są co tydzień w Życiu Pabianic. Przygotowaliśmy projekt głównej nagrody, czyli tego Grand Prix dla zwycięskiego sklepu. Wydaje się, że zainteresowanie sklepu chyba przerosło troszeczkę nasze oczekiwania tym konkursem, ponieważ wiele telefonów, wiele sklepów podejmuje samodzielne inicjatywy, cieszy nas to bardzo, deklarując się, że właśnie one też biorą udział w tym konkursie, zachęcając potencjalnych klientów do zgłaszania ich kandydatur. Wszystko to wskazuje, że taka inicjatywa była potrzebna i powrót do tego dawnego pomysłu może pomóc tylko w takim zadbaniu o święty wystrój naszego miasta. Przypomnijmy jeszcze, kiedy rozstrzygnie się finał tego konkursu? Czy oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi na początku kwietnia. Komisja zbierze się 4 kwietnia. Do 7 kwietnia będą już znane oficjalne wyniki. Informowaliśmy już Państwa, że w Zespole Szkół Zawodowych imieniem profesora Janusza Gruszkowskiego powstała siłownia. Od kilku dni mogą korzystać z niej również mieszkańcy naszego miasta. Kiedy 2 tygodnie temu przeprowadzaliśmy rozmowę z dyrektorem Zbigniewem Dychto, zapewnił nas, że w chwilach wolnego czasu jesteśmy gotowi udostępnić ten sprzęt dla mieszkańców miasta. Przy czym no trudno. Filantrop do końca nie będę, nie będzie istniała potrzeba zapłacenia. Ale na przykład zdzierać na pewno nie będziemy na tę okoliczność. Ja urzędas, jak potrafię tak machać tymi rękoma, jeszcze mogę machać. Jak nas poinformował dyrektor Dychto, siłownia jest już otwarta dla mieszkańców. W dni powszednie czynna jest od godziny 18, w sobotę od 9 rano. Godzina ćwiczeń kosztuje 1 zł 50 groszy. I na zakończenie krótko o sporcie. Niepowodzeniem zakończył się wczorajszy mecz tenisistek PKT z Merą Warszawa o awans do półfinału Mistrzostw Polski Seniorek. Warszawianki wygrały to spotkanie 2-1. W pierwszej grze Janus pokonała Sasin 7-5 i 6-2. W drugim pojedynku Abram wygrała z Kuklińską 6-2, 6-2. Jedyny punkt dla naszego zespołu zdobył debel w składzie. Sasin Przybylińska, które po dramatycznym pojedynku pokonały Finkowską i Kubicę 7-6, 6-7 i 7-6. Dobiegają końca rozgrywki rundy zasadniczej pabieńskiego klubu koszykówki 99 Trio Basket. Chłopców starszych, rocznik 1984.
6 marca rozegrano 4 mecze. Szybkie Żółwie Bebeluchy 27-29. Był to najbardziej wyrównany mecz ligi. Pierwszą połowę wygrały Szybkie Żółwie 16-8. Natomiast w drugiej pogoń zespołu Bebeluchy zakończyła się sukcesem w ostatniej minucie spotkania. 65-18 to wynik meczu pomiędzy drużynami Zulugule Emeryci Team. Zespół Zulugule zagrał zespołowo całą trójką, która rzuciła po kilkanaście punktów. Mariusz Landos 29, Marcin Kociszewski 20, a Radosław Landos 16. Zespół ten odznaczał się dobrą grą w obronie, pozwalając emerytom rzucić w drugiej połowie meczu tylko 6 punktów. Spotkanie Wyziewów Atomowych z Chudymi Bykami zakończyło się sukcesem tych ostatnich. Byki rozgromiły swych przeciwników 60-14. Na uwagę zasługuje zdobycie aż 36 punktów przez Remigiusza Morawskiego. Czwarty mecz rundy zasadniczej rozegrały drużyny Alien 5 i Azjatyckich Albinosów. Dzięki Wojciechowi Boruniowi z Alien 5, który zdobył 48 punktów i jednocześnie ustanowił rekord ligi w zdobytych punktach podczas jednego meczu, spotkanie zakończyło się wynikiem 68-11. Wszystkim zawodnikom gratulujemy. I to była ostatnia informacja dzisiejszego wydania naszych wiadomości. Zapraszam gorąco na jutro, oczywiście o stałych godzinach. Do zobaczenia.